I okazało się więc, że to jest trochę tak, że pisanie w języku, który jest tym drugim, jest inne, ale ono wcale nie odbiera. To jest inne pisanie, ale to nie musi być tak, że to jest pisanie gorsze. Czasami bywa, że jest lepiej. Hej, nazywam się Agata Ceglecka i jestem specjalistką od HR i szwedzkiego prawa pracy. W podcaście Kierunek Szwecja daję Ci wiedzę, która realnie przybliży Cię do celu, czyli znalezienia pracy Twoich marzeń w Szwecji. Owocnego słuchania! Jeśli potrzebujesz pomocy przed wyjazdem do Szwecji, rozważasz ewentualność pracy tutaj, czy myślisz o zmianie kariery zawodowej w Szwecji, zapraszam na indywidualne konsultacje. Porozmawiamy i rozwiążemy Twój problem. Jestem też autorką Vademecum Pracować w Szwecji i e-booka Po medycynie do Szwecji. Wszystkie te produkty znajdziesz w moim sklepie na www.kierunekszwecja.com. Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Tubylewicz, pisarka, dziennikarka, tłumaczka literatury szwedzkiej, kulturoznawczyni, a prywatnie nauczycielka jogi. Zacznę od tradycyjnego u mnie już pytania. Dlaczego Szwecja? Przez przypadek. To nie był żaden świadomy wybór. Ja też nigdy nie byłam osobą, która chciała wyjechać z Polski, pomimo tego, że byłam ciekawa świata. Myślę, że jeden z powodów, dla których nie wyobrażałam sobie siebie jako imigrantki, emigrantki, była kwestia języka, tego, że ja zawsze chciałam pisać, że jestem bardzo silnie związana z językiem polskim, że też zawsze miałam świadomość, że nie jestem geniuszem fonetycznym, to znaczy dzisiaj po wielu latach w Szwecji myślę, że dobrze mówię po szwedzku i zdarzyło mi się też nagrywać podcasty po szwedzku, nie tylko po polsku, ale uczenie się języka nigdy nie było dla mnie czymś takim łatwym, naturalnym. Także Szwecja pojawiła się w moim życiu ze względów prywatnych. Jest bardzo dużo, myślę, że więcej jest takich kobiet niż mężczyzn, które można określić mianem migrantek z miłości, więc to jest właśnie mój przypadek. Mimo, że mąż, syn mojego, znaczy ojciec mojego syna nie jest Szwedem, tylko jest wychowanym w Norwegii Polakiem. Także znalazłam się w Szwecji ze względów prywatnych, mając poczucie silne, że chcę być w tej Szwecji dosyć krótko, że powinniśmy mieszkać albo w innym kraju, albo mieszkać w Polsce. Na początku było mi dosyć trudno, a potem Szwecja stała się dla mnie bardzo fascynująca i stała się gdzieś tam takim nieustannym źródłem inspiracji i też ogromnie spodobało mi się bycie osobą, którą ja sama nazywam siebie osobą żyjącą pomiędzy, dlatego że ja nigdy nie stałam się taką imigrantką, która chce być, nie wiem, bardziej Szwedką niż Szwedzi, albo taką osobą, która po prostu całą energię wkłada w to, żeby odnaleźć się w tym nowym kraju. Ja włożyłam bardzo wiele energii w to, żeby w Szwecji się odnaleźć. Skończyłam tu drugie studia, zostałam tłumaczką literatury szwedzkiej, zaczęłam o Szwecji pisać itd., itd. W końcu zaczęłam też pisać po szwedzku po latach. Ale nigdy nie straciłam kontaktu z Polską i to nie był nigdy taki kontakt nostalgiczno-sentymentalny, tylko mówię po prostu o współpracy z Polską, o tym, że ja zawsze w Polsce jakoś istniałam, albo jako dziennikarka, albo jako tłumaczka, jako pisarka. Także moim domem jest Sztokholm, ale ja w Polsce też czuję się u siebie, także tak balansuję na jakiejś linii pomiędzy dwoma krajami. A gdzie stałaś się pisarką? W Polsce czy w Szwecji? Ja w czasach jeszcze licealnych i studenckich miałam taki dość długotrwający epizod pisania poezji, do której właściwie nigdy nie wróciłam po tym, jak przestałam pisać wiersze, ale rzeczywiście było też tak, że ja w pewnym momencie także publikowałam poezję w jakichś już nieistniejących magazynach literackich w Polsce, ale stałam się pisarką, to znaczy napisałam pierwszą powieść dopiero w Szwecji. To miało chyba związek z kilkoma rzeczami, także z tym, że ja, jak myślę, wiele kobiet, potrzebowałam bardzo dużo czasu, żeby zacząć traktować poważnie moje marzenie o pisaniu, moją, znaczy po prostu dostrzegać mój talent. Ja myślę, że być może tak jest
w moim pokoleniu być może młodsze kobiety, dwudziestoparolatki już inaczej myślą, aczkolwiek cały czas mi się wydaje, że u kobiet często ten proces dochodzenia do tego, że mój głos jest ważny, trwa dłużej niż u mężczyzn, ale po prostu fakt, że ja wyjechałam, dał mi także temat, bo moja pierwsza powieść, Własne miejsce, która już tak trochę zniknęła, ja zresztą tak naprawdę zaistniałam w Polsce przede wszystkim jako reporterka i jako autorka książek non-fiction, ale jestem też autorką kilku powieści. I Własne miejsce to była właśnie książka o emigracji i o jakimś takim, o takiej nieumiejętności odnalezienia się w nowym języku, w nowym kraju. Ta książka do dzisiaj jest czytana przez Polki w różnych miejscach na świecie i dostaję od nich co jakiś czas jakieś maile. Dla mnie samej ona jest, ja niedawno musiałam ją jeszcze raz przeczytać, dlatego że ona wkrótce ma się ukazać jako audiobook i poczułam, że to tam jest duża siła, ale jednocześnie to jest już jakaś rzeczywistość, którą ja zostawiłam za sobą. Inaczej dziś zupełnie myślę o życiu w innym kraju, ale ja zawsze robię takie różne dygresje, ale pamiętam, jak brzmiało pytanie, więc powrócę do tego, że tak naprawdę to ta Szwecja stała się dla mnie takim nieustającym źródłem inspiracji. I dopiero teraz piszę książkę na temat wolności, która wyjdzie we wrześniu. I w tej książce jest więcej bohaterów polskich niż szwedzkich. I szwedzka perspektywa jest ważna, ale to będzie pierwsza moja reporterska książka, która nie jest przede wszystkim opowieścią o Szwecji. Więc ten kraj stał się bardzo ważny dla mnie literacko. To brzmi naprawdę szalenie interesująco, ale zgadzam się z Tobą w zupełności co do tego, że kobiety mają dłuższą drogę do uwierzenia we własne siły. Wynika to pewnie z uwarunkowań historycznych i tego, jak, że nasza droga do wolności i do decydowania o sobie samych była stanowczo dłuższa w porównaniu do tej drogi, którą mieli mężczyźni, bo oni mieli z definicji pewne rzeczy zaserwowane na tacy od początku w odróżnieniu od nas. Tak, jest jeszcze jeden element, o którym warto moim zdaniem mówić, a mianowicie to, że jednak pomimo tego, że ja jestem wielką fanką tego, w jaki sposób myśli się o rodzicielstwie w Szwecji i napisałam niezliczone artykuły i rozdziały książek na temat zaangażowanych szwedzkich ojców i równouprawnionych rodzin, ale jednak ja myślę, że dla kobiety, znaczy, że macierzyństwo jest czymś innym niż tacierzyństwo. Jest jakaś magiczna wręcz siła kreująca w tym, że kobiety mogą rodzić dzieci. Ja mam tylko jedno dziecko, cudowne, jestem z moim synem dorosłym już dzisiaj bardzo zaprzyjaźniona i on współtworzył ze mną trzy z moich książek, bo robił do nich zdjęcia. Dzisiaj studiuję w szkole filmowej w Łodzi i mając tego zupełnie wspaniałego dzisiaj no po prostu przyjaciela, który jest przy okazji moim synem, mogę powiedzieć, że taka wolność twórcza pełna przyszła do mnie, kiedy mój syn stał się dorosły. Pomimo tego, że ja bardzo dużo pracowałam twórczo, jak on był mały. Ale ja myślę, że jednak to jest też tak, że my bardzo dużo, jeżeli mamy dzieci, bo oczywiście nie wszystkie kobiety je mają, ale jeśli mamy dzieci, to niesłychanie dużo tym dzieciom dajemy i tak powinno być, bo one bardzo dużo potrzebują. Ale to też powoduje, że nie stawiamy siebie gdzieś tam na pierwszym miejscu. Dlatego ja uważam, że ten czas, znaczy, że w dzisiejszym świecie, kiedy jesteśmy młode dużo dłużej, kiedy w ogóle ludzie żyją dużo dłużej, wspaniałym czasem niesamowicie twórczym, dynamicznym i czasem takiej nowej młodości wręcz, jest ten czas, kiedy dzieci opuszczają gniazdo. Także ja nigdy nie miałam syndromu opuszczonego gniazda i myślę, że warto o tym mówić, bo wiele kobiet się w ogóle boi tego, co to będzie, jak dzieci się wyprowadzą i dorosną. A to jest wspaniały czas dla tych kobiet, które na przykład są twórcze, albo które mają jakieś pasje, albo które chcą się w jakiś sposób realizować. Nie dlatego, że wcześniej się tego nie robiło, ale dlatego, że ma się zupełnie nową przestrzeń i właśnie nową wolność. Zgadzam się w zupełności z Tobą.
Ale myślę, że do tego, żeby czuć w ten sposób, trzeba właśnie mieć tę pasję i trzeba mieć jakieś zainteresowanie i trzeba mieć umiejętność zwrócenia się ku samej sobie. No bo jeśli się całą swoją energię wkładało w wychowywanie dzieci i potem nagle to znika, bez możliwości zastąpienia to czymś innym, co było wciąż żywe w nas, no to wtedy jest kłopot. Ale na szczęście nie mamy tego kłopotu ani ty, ani ja, wydaje się. Chciałam cię zapytać o to, skąd bierzesz pomysły na swoje książki, ale domyślam się, że bierzesz je z życia, obserwując rzeczywistość szwedzką głównie i porównując ją do polskiej, czy konfrontując ją z Polską. Czy tak jest? W dużej mierze tak. Ja jestem z wykształcenia między innymi kulturoznawcą, więc mam bardzo duże takie uwrażliwienie na kwestię tego, jak różne kody kulturowe sterują nie tylko naszym zachowaniem, ale też często naszym myśleniem. A poza tym pewnie ze mną się zgodzisz, że Polska i Szwecja, choć tak blisko, są od siebie pod wieloma względami szalenie różne. I ja zawsze miałam poczucie, że te kraje też trochę funkcjonują jak takie lustra dla siebie wzajemnie. Że ja pisząc w Polsce o Szwecji, bardzo często zwracam uwagę na jakieś tematy, które w Polsce są moim zdaniem bardzo ważne, ale zupełnie inaczej rozumiane niż w Szwecji, albo na przykład niezauważane. I ja dzięki opowiadaniu o tym, jak na przykład rozumie się i odczuwa samotność w Szwecji, mogłam zwrócić uwagę na to, że w Polsce ta samotność nadal jest bardzo stygmatyzowana, zwłaszcza jeżeli mówimy o samotności w życiu prywatnym. A przecież jednocześnie jest tak, że wszyscy ludzie jakiejś tam samotności potrzebują, tylko właśnie w Szwecji jest to uświadomione kulturowo. Szwedzi lubią przeżywać nawet swoją duchowość w ten sposób, że idą sami na spacer do lasu, czy siedzą samotnie nad jeziorem. I w Szwecji jest bardzo silne poczucie, że samotność jest pewnym rodzajem luksusu w wielu sytuacjach, że w samotności jest siła, jest takie szwedzkie powiedzenie ensam är stark, właśnie w samotności siła. Ja miałam poczucie, że to jest ważny temat dla Polski i dlatego na przykład napisałam książkę Samotny jak Szwed. Ale jeszcze to, że ten temat mnie zainteresował, wynikał z faktu, że ja sama zawsze byłam taką osobą, która miała ambiwalentny stosunek do samotności, bo z jednej strony ludzie są dla mnie bardzo ważni, ja właściwie nigdy w życiu nie mieszkałam sama, mam bardzo jakieś takie silne związki i relacje, a z drugiej strony byłam zawsze osobą potrzebującą dużo samotności. Pewnie dlatego też jestem pisarką, że lubię siedzieć sama i przebywanie zwłaszcza w dużej grupie jest czymś, co na początku mnie bardzo bawi, a po jakimś czasie szalenie męczę, co już dzisiaj wiem, że wynika z tego, że jestem introwertyczką, a bycie introwertyczką, o czym mówi moja książka, nie oznacza, że jestem osobą, która niechętnie mówi o sobie, czy niechętnie przyjaźni się, tylko oznacza, że obcując z ludźmi wyładowuję swoje baterie i one mogą być ładowane w samotności, bo tak właśnie mają introwertycy. Introwertycy też dużo więcej widzą w czasie rozmowy, dużo więcej czują, odbierają na bardzo wielu poziomach i dlatego towarzyskie kontakty są dla nich po prostu bardziej męczące. Więc na przykład ta książka wyrosła ze mnie i później z tego, co ja widziałam w sobie i jak to, co było we mnie pasowało do Polski, a jak się pasowało do Szwecji. Tak, to bardzo jest oczywiście banalny przykład, ale ja dopiero jak wyjechałam do Szwecji, to zobaczyłam, że jest bardzo dużo takich ludzi, którzy zachowują się tak samo jak ja, że w pociągu albo w autobusie szukają tego miejsca, gdzie obok nikt nie siedzi. W Polsce zawsze było dużo więcej takiego szukania miejsca, gdzie ktoś siedzi, bo się chce z kimś tam pogadać, tak? Polska jest jednak tutaj taka do Ameryki podobna, że ludzie lubią small talki, lubią takie no po prostu bycie blisko, a Szwedzi właśnie nie. I tak było z wszystkimi moimi książkami, na przykład moja ostatnia książka Szwedzka sztuka kochania o miłości i seksie na północy jest z jednej strony książką opowiadającą znowu o tym, że w Szwecji jest inny stosunek do
różnorodności ludzkich relacji, różnorodności zarówno różnych związków miłosnych, jak i form rodziny, że jest też inny stosunek do erotyki, chociaż wcale nie powiedziałabym, że Szwedzi są aż tak szalenie wyzwoleni, mają trochę inny rodzaj purytanizmu niż Polacy, ale go mają. Ale znowu, ta książka wyrosła z jednej strony z porównań kulturowych, z drugiej strony z poczucia, że w Polsce czas już na książkę, która w jakiś taki wyważony sposób poruszy tematy, które jednak są przez niektórych uważane za tabu, ale ona wyrosła także tak ze mnie, z jakichś moich przemian, z innych poszukiwań w miłości, z tego, że coś się zmieniło w moim prywatnym życiu. Także ja często to podkreślam, pod tym względem bardzo zgadzam się z legendarną amerykańską reporterką i dziennikarką Joan Didion, która twierdziła, że właśnie w tekście non-fiction, w tekście dziennikarskim zawsze musi być obecny autor, że taki obiektywizm polegający na tym, że autor jest przeźroczysty, nie wiemy, jakie są jego poglądy, albo nie wiemy, co on myśli o swoich bohaterach, że to jest właśnie nieprawda, dlatego że my to, kim jesteśmy, bardzo wpływa na naszą perspektywę, na sposób pisania. Także moje reporterskie książki wszystkie, z moralistami włącznie, wyrastają także ze mnie, a z drugiej strony z bardzo uważnej obserwacji świata i bardzo uważnej obserwacji dwóch krajów i takich nieustannych porównań, które robię właściwie nie po to, żeby myśleć, że tu jest lepiej, a tu jest gorzej. W ogóle nie są to porównania oceniające, ale są to porównania, które zmuszają do myślenia. I wydaje mi się, że ja gdzieś tam zawsze jestem wręcz fanatyczną wielbicielką wolności myślenia, choć to połączenie słowa fanatyzm ze słowem wolność jest oksymoronem, a dlatego piszę książkę o wolności. Na pewno nie lubię stereotypów, nie lubię przesądów, nie lubię takich różnych sposobów opisywania świata czy myślenia o świecie, które są dosyć bezmyślne i wynikają po prostu z tego, że słyszało się wiele razy, że coś ma wyglądać tak i tak, więc się uważa, że tak właśnie ma być. Ja w tym porównywaniu dwóch bardzo blisko do siebie, znaczy blisko leżących krajów, znalazłam sposób na poszukiwanie wolności myślenia i mam nadzieję, że trochę wyzwalam moich czytelników. Myślę, że tak. I zgadzam się w zupełności z tym, co powiedziałaś, a na potwierdzenie tych słów powiem, że mam psa Kundelka, któremu dałam na imię Swoboda. Właśnie. Na cześć wolności, ale też na cześć Ewy Swobody, świetnej polskiej sprinterki. Piszesz po szwedzku i po polsku. Czy czujesz się równie wygodnie w obu językach? Nie. I mogę powiedzieć, że ja niesłychanie długo miałam jakiś taki wewnętrzny mur, takie poczucie, że dobrze, ja się odnalazłam w Szwecji na tyle, że mam tu też przyjaciół, choć to są inne moim zdaniem przyjaźnie niż przyjaźnie polskie, ale one są. Odnalazłam się na tyle, że jestem też nauczycielką jogi i to jest właściwie jedyna rzecz, którą lepiej robię po szwedzku niż po polsku. Nie za bardzo umiem uczyć jogi po polsku, bo całe to słownictwo mam po szwedzku i w sanskrycie. Ale miałam takie poczucie, że ponieważ ja pisząc po polsku mam pełną kontrolę i świadomość stylistyczną. Ja zresztą jestem autorką bardzo dbającą o pewną prostotę języka, bo ja uwielbiam, kiedy o rzeczach trudnych pisze się w sposób taki jasny i przystępny, że to jest właśnie otwierające. W tym gdzieś tam lubię też amerykańskie dziennikarstwo, które też ma w sobie taką pewną lakoniczność wręcz językową. W Polsce bardzo dużo, zwłaszcza w literaturze pięknej, jest moim zdaniem czasami
nadmiernego skupienia nad językiem i takiego bawienia się językiem, a jednocześnie zapominanie o treści. Więc mnie bardzo interesuje treści i ten język wcale nie ma być jakiś pełen ornamentów i szaleństw metaforycznych, ale jednak zawsze miałam poczucie, że jestem dobrą stylistką pisząc po polsku i że to jest jakaś taka moja wolność, że ja rozumiem każdy poziom. Poza tym pamiętajmy, że jestem też tłumaczką literatury i wiem, jak ważne jest, by tłumaczyć literaturę na ten język, który jest językiem ojczystym, po szwedzku macierzystym. Dlatego, że właśnie ma się inną intuicję językową w tym języku, w którym człowiek się wychował. Ale w pewnym momencie, całkiem niedawno, bo to było chyba z 2 lata temu, odkryłam, że ja jednak mogę pisać po szwedzku i że to pisanie w języku, który jest dla mnie dosyć oporny cały czas w tekście, w którym mi się może zdarzyć błąd, więc muszę dużo bardziej skupiać się nad składnią, nad tym, żeby to wszystko po prostu było dobrze napisane, że to otwiera jakieś nowe drzwi w moim mózgu, że to daje szansę na jakieś inne pisanie i że to pisanie wcale nie jest gorsze. Zresztą teraz ja niedawno napisałam taki dłuższy tekst, bo ja wcześniej głównie współpracuję z pismem Kwartal, dla którego napisałam sporo esejów, często tekstów o Polsce, ale nie tylko. Zdarzały mi się też teksty o Szwecji, ale oni jakiś czas temu zamówili u mnie taki większy reportaż, to jest rzeczywiście już duży, duży tekst, o tym, jak Polska poporała się z przestępczością lat 90., z przestępczością zorganizowaną. I ten tekst, kiedy trafił do Kwartal, to ja dostałam od nich jakiś taki niesamowity feedback, taki mail, że to jest w ogóle fantastyczne, że oni się spodziewali. Bo ten tekst jest świetny. O, jak się cieszę. Fantastyczne. To cudownie. Ujął moje serce od pierwszego wejrzenia. Och, to cudownie. I właśnie ja myślę, że on jest też dobrze napisany. I okazało się więc, że to jest trochę tak, że pisanie w języku, który jest tym drugim, jest inne, ale ono wcale nie odbiera. To znaczy, to jest inne pisanie, ale to nie musi być tak, że to jest pisanie gorsze. Czasami bywa, że jest lepiej. Zresztą ja mam takiego przyjaciela, szwedzkiego dziennikarza, który jest też osobą niesamowicie oczytaną i uważam, że on sam jest bardzo dobrym stylistą. I wielokrotnie rozmawiałam z nim o tekstach Macieja Zaremby-Bielawskiego, który latami pisał legendarne wręcz reportaże dla Dagens Nyheter. I ja zresztą go tłumaczyłam, też znam Macieja, on się pojawia w moich książkach, 2 zresztą. I dopiero mój przyjaciel Håkan mi powiedział, że Macieja teksty są genialne, ale że on jako Szwed urodzony wyraźnie czuje, że to nie są teksty napisane przez Szweda. I że na tym właśnie polega ich siła. Że to jest trochę inny szwedzki, ale przez to jest niesamowicie ciekawy. No i stylistycznie często znacząco lepszy od przeciętnego tekstu reporterskiego w Szwecji. Tak, to jest niesamowite. Przepraszam, że ci przerwę. W mojej ostatniej pracy usłyszałam od mojego kolegi, kiedy ubolewam nad jakąś tam wymową, słowo, które wymówiłam nie tak, jak powinnam była. On mówi do mnie, ale o czym ty mówisz? Ty lepiej mówisz po szwedzku niż przeciętny Szwed. I właśnie chodzi o kwestie stylistyczne, gramatyczne, bo to jest coś wyuczonego, po prostu wziętego przez ten filtr intelektualny. Dokładnie, bo trzeba chyba powiedzieć, że z jednej strony Szwecja to jest taki kraj, którym przeciętne wykształcenie takiego człowieka po liceum niesie ze sobą na przykład doskonałe angielskie. Pamiętam, że jak przyjechałam do Szwecji i jeszcze w ogóle nie znałam prawie szwedzkiego i miał przyjść do domu, w którym mieszkałam, hydraulik, którym miałam się zająć. On miał coś nareperować, ja miałam mu wytłumaczyć, co on ma zreperować. I przyszedł człowiek, który po prostu mówił tak doskonałą angielszczyzną, że ta moja angielszczyzna przy tym była jakaś słaba. I to trochę tak jest, prawda, że Szwedzi właśnie znają bardzo dobrze angielski. To trochę też wynika z podobieństw fonetycznych i gramatycznych między angielskim i szwedzkim. To jest jednak bliskość pewna, która trochę ułatwia. Przeciętni Szwedzi czytają więcej niż Polacy, ale czytają kryminały głównie, czyli nie jakąś szalenie ambitną literaturę. I też dzięki szwedzkiej szkole
są, uważam, no bardziej pewni siebie. Ja też uczyłam na uniwersytetach, prowadziłam zajęcia zarówno w Polsce, jak i w Szwecji i mam takie doświadczenie, że zwłaszcza jeżeli spotyka się studentów po raz pierwszy, to szwedzcy studenci zawsze mają coś do powiedzenia, nawet jeżeli nie mają specjalnie nic do powiedzenia. Natomiast polscy studenci są onieśmieleni i to potrzeba czasu, żeby oni uwierzyli, że naprawdę chce się ich usłyszeć, tak? I my to wynosimy ze szkoły. Ja, na pewno ta szkoła jest inna dziś w Polsce niż ta, do której ja chodziłam, ale myślę, że cały czas jest hierarchiczna i cały czas jest szkołą, w której jest powiedziane, że Słowacki wielkim poetą był i jeżeli czytamy Dziady, to mamy w nich zobaczyć określone rzeczy, które wskaże nam nauczycielka i nie mamy prawa interpretować Mickiewicza w inny sposób niż ten przyjęty. W Szwecji jest zupełnie inaczej i to daje ludziom poczucie jakiejś takiej wartości i pewności siebie, która wiele ułatwia. Ale jednocześnie, jeżeli mówimy o poziomie takiego zaawansowania intelektualnego człowieka, który w Szwecji skończył studia, powiedzmy dobre studia, bo też one nie są równe, prawda? Czy nawet szwedzkiego, nie wiem, czy dziennikarza, czy nawet profesora uniwersyteckiego, to upieram się, że zwłaszcza jeżeli chodzi o humanistów, to Polacy mają z reguły szersze horyzonty, są bardziej oczytani, mają większą wiedzę taką ogólną, bo dostają jej pełno w szkole. Ja kiedyś miałam taką zabawną historię z moim szwedzkim przyjacielem, bardzo fajnym, ciekawym człowiekiem, także wykształconym. My byliśmy na nartach w Alpach i w takim hoteliku, w którym wisiały portrety różnych pisarzy. I między innymi była tam taka rycina, portret Goethego. I ten mój szwedzki przyjaciel mówi: Goethe? Kto to był Goethe? Ja w ogóle w szok, no bo w Polsce jest takie, że pewne pytania to w ogóle zawstydzające są. No więc ja mu oczywiście tam wytłumaczyłam, kim był Goethe. No aha! I to w ogóle nie wywołało żadnego zawstydzenia, dlatego że Szwedzi nie mają poczucia, że muszą znać literaturę światową, że muszą znać się na historii, że pewne rzeczy trzeba wiedzieć, bo inaczej to jest ośmieszające. My mamy tego pełno w sobie, na dobre i na złe, powiedziałabym. Dużo jest w tym złego, bo dużo jest w tym snobizmu, dużo jest w tym właśnie takiego obcinania skrzydeł i innowacyjności, która w Szwecji jest taka świetna, ale z drugiej strony to jest tak, że dobrze jest czasami poczytać lub posłuchać oczytanego Polaka, czy człowieka z naszej części Europy. Dlatego, że my po prostu mamy chyba cały czas jeszcze inny stosunek do nauk humanistycznych w ogóle. No wiesz, sam fakt, już się rozgadałam, ale sam fakt, ilu cudownych Polaków decyduje się na to, by studiować przez 5 lat język szwedzki. Przecież to jest w ogóle szok. A przecież jest jeszcze, są tacy, co studiują i norweski, i islandzki, i japoński, i w ogóle masę różnych języków. 5 lat, nie 3. W Szwecji to jest prawie nie do pomyślenia. To jesteś, są jakieś po prostu jednostki. Bo to jest dla nich tak niepraktyczne i tak trudno do wyobrażenia, bo to bardzo pragmatyczny naród jest, zgodzisz się ze mną? I to jest po prostu tak bez sensu, żeby studiować język przez jakiś tam dłuższy czas. Za czym polskim najbardziej tęsknisz, będąc w Szwecji? Wiesz, ja właśnie trochę się wyzbyłam w ogóle tęsknoty. Tęsknota jest takim uczuciem, to znaczy mogę tęsknić za ludźmi, ale tęsknota, którą my jesteśmy, znaczy Polacy oczytani, jak mówimy o literaturze, w literaturze romantycznej, emigracyjnej, są nauczani tego, że jak jesteśmy gdzieś na świecie daleko od, znaczy w świecie gdzieś daleko od Polski, to musimy tęsknić, no i koniecznie za polskim chlebem, którego ja nie jem, bo nie jem glutenu. Musimy tęsknić za pewnymi widokami, musimy czuć, że no właśnie tylko ta polska kuchnia jest taka wspaniała. I no i że w ogóle nostalgia jest takim uczuciem oczywistym. I jeżeli go nie czujesz, to jesteś chyba jakąś płytką osobą albo nieprawdziwym Polakiem. Ja uważam, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach i zwłaszcza gdy żyje się w Europie,
nie jest się skazanym na ten rodzaj tęsknoty, dlatego że to jest trochę tak, że jak ja stęsknię się za polskimi jabłkami, które rzeczywiście są lepsze, czy za polskimi rzodkiewkami, które też uważam za dużo lepsze, to po prostu lecę do Warszawy, tak? I tak samo jest, kiedy chcę iść do polskiego teatru, kiedy chcę spotkać się z Polakami. Po prostu robię to często. Nie mam i nigdy nie miałam też tendencji, żeby budować jakąś taką diasporę polską i być otoczoną Polakami w Szwecji, choć mam w Szwecji także polskich przyjaciół, ale nigdy nie byłam jakoś częścią Polonii. Wręcz uciekałam od takich środowisk, bo ja nie po to jestem w Szwecji, by tańczyć krakowiaka, czy wysyłać dziecko na taniec ludowy, tak? Poza tym te polskie środowiska, one są bardzo hermetyczne i one bardzo się poruszają w pewnych wyznaczonych torach, koniec, kropka. Więc generalnie nie mam tej tęsknoty specjalnie dużo w sobie, natomiast mogę powiedzieć, że uważam, że Polska i Szwecja to są kraje, które należałoby ze sobą zmiksować tak porządnie i powstałby wtedy może kraj idealny. Tak, i to, czego mi bardzo brak w Szwedach, to jest to, że taka polska ciekawość. Polacy, kiedy spotykają nowych ludzi, mają dużo więcej w sobie ciekawości, takiej otwartości, która nawet może być powierzchowna, ale która jest dosyć ciepła z reguły. Myślę, że jest dużo mniej powierzchowna niż otwartość amerykańska. Poza tym Polacy przesadzają, zwłaszcza w polityce, z nieustającymi kłótniami, ale jednocześnie ja lubię to, że Polacy nie mają takiego lęku przed konfliktem, który zatyka usta i uniemożliwia ciekawą rozmowę. A tego w Szwecji jest bardzo dużo. To się teraz zmienia. Ja uważam też, że Szwecja przechodzi cały czas niesamowite przemiany związane też z tym, że tu jest tak bardzo dużo imigrantów, że 22% ludzi tutaj żyjących to są ludzie, którzy tu się nie urodzili. To musi zmieniać ten kraj i to go zmienia. I ja widzę, że na przykład pokolenie mojego syna, jego szwedzcy przyjaciele mają w sobie jakąś taką otwartość i elastyczność, której nie widzę w pokoleniu powiedzmy 40+. Przynajmniej nie widzę tak dużo, bo wiadomo, że zawsze są jakieś tam wyjątki. Więc są pewne cechy Polaków, które potrafią mnie też w Polsce denerwować, bo czasem jest ich w nadmiarze, ale których życzyłabym sobie trochę więcej w Szwecji. Potrafię tęsknić za polskim rodzajem rozmowy, kiedy jestem tutaj, ale staram się zmieniać te szwedzkie rozmowy. Takiej właśnie, w której emocje dochodzą do głosu, prawda? Że można się zirytować na siebie, że można sobie przerywać, że można pomyśleć albo nawet powiedzieć, co ty wygadujesz za bzdury. W której można też prowokować i w której można też na głos myśleć. Ja myślę, że Polacy nie przywiązują tak dużej wagi do słów, nie traktują ich tak serio. Więc my potrafimy, znaczy mówiąc wprost, gadać trochę bez sensu, ale dlatego, że sprawdzamy, jak na przykład ktoś zareaguje na jakąś myśl. I potem możemy stwierdzić, a właściwie masz rację. W Szwecji jest tak, że wręcz się czasem uważa, że to, co człowiek mówi, jest częścią jego tożsamości. Że wypowiedzenie pewnych słów może wręcz spowodować, że stracisz przyjaciela, dlatego że on uzna, czy ona uzna, że masz na przykład poglądy polityczne, które są całkowicie niezgodne z jego czy jej poglądami. Więc Polacy, być może można powiedzieć, że to jest jakaś taka pewna lekkość życia. Nie zapominajmy, że Szwedzi, dziś tak sekularyzowani, są jednak pierwotnie luterańskim społeczeństwem, czyli społeczeństwem, w którym pojęcie grzechu jest ważne, społeczeństwem moralizującym, w którym pewne rzeczy są bardzo czarno-białe. I jest taki szwedzki religioznawca, który pojawił się w mojej książce Samotny jak Szwed, Dawid Tyrfjell. I on napisał książkę o tym, że właściwie Szwedzi, będąc z jednej strony społeczeństwem, w którym większość ludzi deklaruje, że w nic nie wierzy albo wierzy w coś, ale nie wie co, jednocześnie mają niesamowicie dużo cech społeczeństwa protestanckiego. Oni są dalej religijni, ale bez Boga. Świetnie to ujęłaś. I to jest właśnie kwintesencja szwedzkości, to takie czarno-białe widzenie rzeczywistości, ważenie słów za wszelką cenę i taka niesamowita ostrożność w kontaktach z innymi ludźmi.
Tak, ta ostrożność, która no, wręcz jest neurotyczna, Susan Sontag w latach 60. napisała taki słynny tekst, który można znaleźć w internecie, Letter from Sweden, gdzie zarzucała Szwedom, że są no, po prostu totalnymi neurotykami, z którymi w ogóle nie da się rozmawiać. Ciekawie jest ten tekst przeczytać, jak się Szwecję zna, bo się widzi wtedy, jak bardzo Szwecja się zmieniła od tych lat 60., ale jednocześnie jak pewne elementy nie zmieniły się wcale. Także to jest rzeczywiście ciekawe i ja też uważam, że ten szwedzki gorset, bo to jest taki rodzaj gorsetu, który trochę ludzi wycisza i ciekawie jest obserwować Szwedów w podróży. Tych Szwedów, którzy siedzą cicho na lotnisku w Szwecji, a potem na Majorce po prostu krzyczą. I niekoniecznie dlatego, że są pod wpływem alkoholu, tylko że oni zrzucili na chwilę gorset społeczny, który dla nich też jest trochę niewygodny. Ja dlatego uważam, że Szwedzi bardzo potrzebują bliskich relacji z imigrantami i to takimi imigrantami, którym będzie się chciało troszeczkę ich prowokować i troszeczkę poszerzać te ich granice tego, co można powiedzieć. Moje doświadczenie jest takie, że to jest bardzo wyzwalające, że to jest bardzo doceniane i lubiane, choć uważane za egzotyczne. Ja myślę, że dzisiaj dyskutuje się bardzo dużo o tym, jak dużym problemem jest to, że Szwecja w pewnym momencie przyjęła naraz za dużo imigrantów, zwłaszcza z krajów odległych kulturowo i nie poradziła sobie z ich asymilacją, zwłaszcza na rynku pracy. Coś, o czym ja pisałam w mojej książce Moraliści, zanim to w ogóle było tutaj dozwolone, w czasie, kiedy gdyby ktoś wtedy mnie przeczytał, to od razu bym pewnie została uznana za rasistkę, a dzisiaj byłabym po prostu głosem socjaldemokratów, tak? Ale na pewno jest tak, że Szwecja niezwykle dużo skorzystała na swojej wielokulturowości. I wprawdzie dzisiaj to wahadło idzie w taką stronę opowiadania o tym, jakim obciążeniem są imigranci. Właściwie zewsząd słyszy się o tym, że to taki problem, że w ogóle imigranci są. O tym też pisałam w Kwartal, dość ostro myślę. Ale Szwecja bez imigrantów byłaby taką dosyć zatęchłą prowincją dzisiaj, myślę. I to taką właśnie neurotyczną. Tak, i ta zatęchła prowincja w wielu miejscach jeszcze istnieje na faktycznej prowincji. Miałam z tym do czynienia zawodowo i świetny artykuł napisać właśnie ten o tym, że Szwedzi powinni być wdzięczni nam, czy jakby powinni być trochę grzeczniejsi w stosunku do nas i wziąć korzyść z tego, że jesteśmy. Ale zanim do tego artykułu twojego nawiążę, to chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy widziałaś w telewizji, jakiś czas temu był program Invandrare för svenskar. On był przez wielu moich szwedzkich znajomych skrytykowany w czambuł, że jest hałaśliwy, bez sensu, żenujący i poniżej poziomu, a tak naprawdę to on właśnie pokazał to, o czym mówiłaś, bo to jest tak, że tam głównymi osobami prowadzący są oczywiście drugim pokoleniem imigrantów, czyli świetnie mówiący po szwedzku, ale jednak często innych kolorów na przykład, czy z innych kultur. I zaproszeni goście to są też tacy właśnie drugie pokolenie imigrantów. Natomiast Szwedzi mają za zadanie odgadnąć, czy to te tezy, które goście prezentują, są prawdziwe czy nie. One są jak różnie absurdalne. I to, jak te rozmowy idą, to pokazuje naprawdę fakt, że Szwedzi bardzo dużo zawdzięczają obcokrajowcom. Przede wszystkim barwę i jakąś taką inną jakość życia, inne tempo. Nie wiem, wzmożone bicie serca choćby. Z różnych powodów. Tak, ja tego programu niestety nie oglądałam i zaraz się rzucę i zacznę go poszukiwać na SVT Play. Ja właściwie nigdy nie oglądam telewizji i przez to tracę też te rzeczy dobre, bo ja właśnie słucham podcastów, ale muszę powiedzieć, że ja sama to widzę z taką przyjemnością obserwuję też widząc mojego syna, dlatego że mój syn, który on właściwie kiedy zaczął chodzić do podstawówki, mieszkaliśmy w takiej okolicy, że on był jedynym dzieckiem, które było dwujęzyczne. On właściwie znalazł się w takim zupełnie szwedzkim świecie. Później chodził do szkoły amerykańskiej, która była bardziej wielokulturowa, ale właściwie jego
najbliżsi przyjaciele, to są tacy bardzo rodowici Szwedzi i on z tym swoim polskim, którego nigdy się nie wstydził i który, może dlatego, że jego też nigdy nie zmuszałam do chodzenia do szkoły polskiej, nie zmuszałam go do lekcji polskiego, które też mógł mieć w szkole, ale które były źle prowadzone. Właściwie to ja go uczyłam polskiego, co było zabawne, bo jak był małym dzieckiem, to mówił w rodzaju żeńskim, dlatego że słyszał tylko, ale to oczywiście minęło, jak tam skończył 3 lata chyba, czy 4, ale ten mój syn jest z jednej strony bardzo szwedzki, wygląda też bardziej szwedzko niż przeciętny Szwed, bo jest wysokim blondynem, błękitnookim, ale jednocześnie on ma taki rodzaj ciepła, taki rodzaj otwartości. Jest też w sumie dosyć ekstrawertyczny, więc to się mieszają też jakieś takie cechy osobowościowe. Jest na pewno taką osobą, która bardzo otwiera ludzi. Ja widzę, że on po prostu ma niesłychanie bliskie relacje z różnymi szwedzkimi przyjaciółmi. I ci szwedzcy przyjaciele, jest bardzo dużo takich relacji, gdzie ktoś Danielowi mówi, że tylko z nim rozmawia o pewnych sprawach, że z nim to naprawdę można pogadać o czymś, co jest niemożliwe do omówienia z wieloma innymi przyjaciółmi. I ja wiem, że to wynika z tego, że on ma w sobie tę polskość. On ma ten taki polski luz, on ma taką, no po prostu taką dozę ciepła towarzyskiego, która jest bardzo polska. I taką bezinteresowną uwagę na innych. Tak, nie? Tak, tak. I chęć, dokładnie. I to działa jak jakiś taki magnes, który powoduje, że on rzeczywiście ma niesamowicie fajnych przyjaciół i te relacje są niezwykle ciepłe. I ja naprawdę widzę też w swoich relacjach z ludźmi, że z jednej strony w bardzo wielu Szwedach jest jakiś taki rodzaj ostrożności w pierwszym kontakcie z kimś, kto Szwedem nie jest. I bardzo wielu Szwedów z jednej strony będzie się odżegnywało od nacjonalizmu, a z drugiej strony jak się ich posłucha, no to będą uważali, że Szwecja jest nadal najlepiej zorganizowanym krajem świata, z najlepszą służbą zdrowia, wszystko jest najlepsze. I właściwie niczego nie wolno krytykować i najlepiej rozumie się też innych Szwedów, bo to przecież wszystko powinno być tak jak w Szwecji. Naprawdę wielu ludzi, którzy nawet mają jakieś kosmopolityczne doświadczenia, którzy mają na przykład lewicowe poglądy albo bardzo liberalne poglądy, jednocześnie ma w sobie taką ukrytą, nieuświadomioną, i to jest najgorsze, ksenofobię. Ale to naprawdę można w odpowiedni sposób przełamywać, ocieplać i w pewnym momencie się okazuje, że ten imigrancki element jest bardzo leczniczy. Ja myślę, że w ogóle trochę to też jest tak, że większość naszych prywatnych fobii, naszych jakichś problemów wewnętrznych bierze się z dzieciństwa, z życia w rodzinie i w szkole, a z kolei tam powstałe i nagromadzone problemy mają bardzo często silny związek z kulturą, w której się człowiek wychował. Więc jest po prostu to chyba naturalnie lecznicze, takie psychoterapeutyczne, że można spotkać kogoś, kto inaczej działa, inaczej reaguje. Jeden z moich najbliższych szwedzkich przyjaciół zawsze mówi, że on nigdy nie spotkał osoby, która tak wprost potrafi nazwać różne rzeczy i jakby nie ma żadnych oporów w mówieniu o rzeczach trudnych. I on to mówi o mnie. Ja nigdy nie uważałam, że jestem taką osobą, chociaż prawdopodobnie rzeczywiście mam jakąś taką potrzebę autentyczności i mówienia i wyrażam ją też w moich książkach. Ale tak naprawdę to po prostu jest tak, że jestem Polką, on jest Szwedem. I to jest dla niego terapeutyczne. Wierzę i zgadzam się w zupełności z Tobą co do idealnych dzieci polskich matek wychowanych w Szwecji, bo ja mam podobnie z moimi córkami, które uważam, że są doskonałą mieszanką najlepszych cech obu narodów. I to jest wspaniałe. I to jeszcze, co mnie uderza w pokoleniu naszych dzieci, to, że one zupełnie nie widzą, czy powiem o sobie, nie patrzą na innych ludzi przez filtry, które ja mam
filtry, których nabyłam wzrastając w Polsce. Na przykład może być tak, że jedna z moich córek będzie opowiadać o nowym przyjacielu, którego ma, który jest świetnym sportowcem, gra w piłkę, jest w jakiejś tam zaawansowanej lidze i do głowy jej nie przyjdzie, żeby nazwać fakt, że ten chłopak pochodzi z Gany, czyli jest czarny. A dla mnie to byłby pierwszy fakt, o którym bym powiedziała. Dlatego, że tak naprawdę dla mnie jest to wciąż egzotyczne. Jakkolwiek głupio to brzmi, to jednak nie wzrastałam w kraju, w którym obcowałam z ludźmi z innych kultur, czy z innych kontynentów. A dla naszych dzieci to jest tak totalnie naturalne, że nie warto nawet tego faktu nazywać, bo on dla nich nie istnieje. I to jest fantastyczne. Jesteśmy jednakowi. I dla nich to jest prawda. One tym żyją, oni tym żyją. Tak, ja w ogóle wierzę w to pokolenie młode, uważam, że ono jest świetne i bardzo wierzę w mieszanki kulturowe i wcale nie uważam, że to jest potrzebne komukolwiek do szczęścia, żeby czuć się właśnie jednoznacznie Szwedem albo jednoznacznie Polakiem. Ja myślę, że właśnie, znaczy wiemy o tym, jak dużo zła dzieje się przez nacjonalizmy. Więc to pokolenie mieszańców to jest pokolenie, które może ma w sobie taką szczepionkę na nacjonalizm. Także bardzo wierzę w tego wartość, choć dostrzegam, także wiem, że z tym wiążą się też jakieś trudności, że zawsze, że można się w jakimś tam momencie czuć innym, że można w jakimś momencie czuć, że się nigdzie do końca nie przynależy, ale to też nie jest jakimś takim problemem. Z moim synem było tak, że on wychowując się w Szwecji zawsze miał poczucie, że jednak jest Polakiem, przy czym to nie było dla niego problemem, nigdy nie miał takiego poczucia, że chciałby to ukryć, ale gdzieś tak silnie to czuł, no bo trochę inaczej żył niż jego koledzy, inne rzeczy, jadł na Wigilię, Midsommar nie jest takim ważnym świętem z jego dzieciństwa. Ale jak Daniel wyjechał do Polski, a on już studiuje trzeci rok w Łodzi, to nagle odkrył, że on w ogóle jest totalnie szwedzki. Że po prostu jest tyle rzeczy, które w nim są bardzo szwedzkie, że zaczął używać takiego określenia, że jest svennebanon. To jest trochę nieprzetłumaczalne. Tak, ale naprawdę, aż tak. Tak, i to jest... Ja myślę, że teraz to po prostu on i tu czuje się dobrze. Rozumie różne kody kulturowe i oba te kraje bardzo lubi. Oczywiście, że Szwecja jest dla niego krajem, który jest dla niego no, jakimś takim źródłem bezpieczeństwa i tym krajem, w którym się wychował, który lepiej rozumie. Ale on na przykład już dzisiaj uważa, że na pewno nie będzie kręcił filmów tylko w Szwecji, generalnie pewnie na całym świecie, ale uważa na przykład, że polskie kino jest dzisiaj w dużo lepszej formie i daje większe możliwości także między innymi operatorom. On jest na wydziale operatorskim. I tak, i on też w tej chwili na przykład robiąc jakieś filmy takie krótkometrażowe, niedawno robił taki film w Göteborgu, on ciągnie ze sobą swoich przyjaciół z Polski, bo z jednej strony uwielbia współpracę ze Szwedami, ale z drugiej strony mówi, wiesz mam, ale oni nie są tacy zaangażowani, ja potrzebuję jeszcze Klemensa, bo z nim to ja wiem, że to wszystko będzie super działało. I tworzy się jakaś takie super spotkanie kulturowe, gdzie ci młodzi ludzie bardzo dużo sobie dają. Młodzi Polacy znają bardzo dobrze angielski, więc to nie jest żadną już przeszkodą. Ja myślę, że to jest ta dobra przyszłość Europy. Tak, zgadzam się w zupełności. Ta rozmowa jest szalenie interesująca i myślę, że dla naszych słuchaczy też, ale jesteśmy ograniczone czasowo trochę, dlatego chciałabym zakończyć naszą rozmowę pytając Cię o coś, co nie ma związku ani z Polską, ani ze Szwecją, aczkolwiek może trochę ma z Polską. Jako pisarka działasz w mediach społecznościowych, publikujesz pewne rzeczy, one są dostępne i to, o czym wspomniałaś zanim nagrywałyśmy tę rozmowę, że szwedzkie gazety, dzienniki nie dają możliwości czytelnikom komentowania artykułów i że to ma swoje dobre strony. Jak ty odnosisz się do wrogich, rasistowskich, ksenofobicznych komentarzy pod twoimi wpisami czy pod twoimi artykułami? Jak to widzisz? Jaką radę dałabyś ludziom, którzy, nie wiem, próbują działać?
że jeżeli na moim profilu facebookowym, to jest, bo ja na przykład jestem obecna też na Instagramie, ale tam raczej wrzucam jakieś zdjęcia po jodze, co jakiś czas jakiś tekst, traktuję Instagram jako coś takiego bardziej lekkiego. Na moim oficjalnym profilu na Facebooku, bardzo zapraszam, żeby go followować, tam jest więcej różnych dyskusji, tam wrzucam moje artykuły, tam czasami piszę o jakichś rzeczach ważnych. Jeżeli tam pojawia się na przykład komentarz rasistowski, to się zdarza bardzo rzadko, ale się zdarza, bo ja piszę o takich tematach i to się zdarza. Ja ten komentarz wyrzucam. Ja w ogóle nie uważam, znaczy teksty, znaczy rasistowskie, antysemickie, ksenofobiczne. Ja nie widzę powodu, dla którego mój Facebook miałby być miejscem dla tego rodzaju wolności słowa. Ja jej nie uznaję i takie rzeczy wyrzucam. Natomiast jeżeli ktoś bardzo krytykuje mnie albo nie zgadza się z jakąś moją myślą, no to ja z reguły na to, jeżeli to jest sensowne, to na to odpowiadam. Jeżeli uważam, że to jest głupie, no to raczej to lekceważę. Natomiast muszę też powiedzieć, że mi się zdarzało, ja pisuję na takie tematy, o takich tematach, że zdarzało mi się nawet dostawać listy pocztą z pogróżkami po polsku za jakieś moje teksty takie promujące wielokulturowość, czy takie teksty pro LGBTQ. Zdarzało się tak i to są nieprzyjemne rzeczy, ale oczywiście takie listy trafiają do kosza. Natomiast jeżeli ktoś ze mną robi wywiad, ze mną było mnóstwo wywiadów w różnych mediach w Polsce i na przykład jest tak, że zarówno Onet, jak i Wirtualna Polska, ale także Wyborcza, mają często mnóstwo komentarzy i tam potrafią się toczyć dyskusje, które są takie rynsztokowe, które moim zdaniem powinny być moderowane, bo ja po prostu nie widzę w ogóle żadnego powodu. Ja bardzo cenię sobie niezgodę, jeżeli ona jest inteligentna. Ja absolutnie nie oczekuję, że każdy będzie zgadzał się z moimi poglądami. Natomiast w ogóle nie interesuje mnie rynsztok, nienawiść, obrażanie. Ja muszę powiedzieć, że się nauczyłam, że ja po prostu w ogóle tych komentarzy nie czytam. Także jeżeli ktoś chce do mnie napisać coś nieprzyjemnego pod wywiadem, przykro mi, nie przeczytam tego, bo po prostu nie uważam, uważam, że to jest jakieś takie energetycznie niepotrzebne i wiem po prostu, że tak jest. Z drugiej strony też ja jednak dużo więcej dostaję dobra. Ja dostaję przepiękne maile od moich czytelników, wspaniałe komentarze. Ja bardzo wierzę w dobro, przyciągam je i nie czuję się raczej sekowana czy prześladowana jako taki głos wypowiadający się czasem na kontrowersyjne tematy, ale jak każdy taki głos, doświadczyłam oczywiście tego, o czym wspomniałam, ale nie demonizowałabym tego. Nie uważam, że w moim przypadku był to jakiś wielki problem. Myślę, że taką internetową nienawiść najlepiej jest właśnie po prostu lekceważyć, bo odbiera się w ten sposób tym nienawistnikom to, czym oni się karmią, czyli jakąś taką histeryczną reakcję albo to, że człowiek zaczyna się ich bać. Myślę, że to są często ludzie, którzy albo mają jakiś problem ze sobą, albo nie rozumieją do końca tego, co piszą. Nie należy karmić ich zbyt silnymi reakcjami. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. A naszym szwedzkojęzycznym słuchaczom chciałabym powiedzieć, że zapraszam serdecznie do prenumerowania magazynu Kwaczol, bo Ty tam piszesz i tam są naprawdę świetne artykuły. Twoje i wielu innych znakomitych pisarzy. Świetna lektura. Polecam Kwaczol i mogę też powiedzieć, to jest ciekawe, bo ja prowadzę też takie warsztaty dla tłumaczy literatury non-fiction, tłumaczy ze szwedzkiego na polski i jest taki plan, że z moją grupą w najbliższym roku stworzymy antologię szwedzkiego reportażu i szwedzkiego eseju. I na pewno znajdą się tam jakieś teksty z Kwaczol, bo rzeczywiście jest to szalenie interesujące, nietypowe dla Szwecji, bo prowokujące, ale w inteligentny sposób, wiele wnoszące pismo. Także też polecam. Super, bardzo dziękuję.